makijaż, bardzo ważny jest demakijaż, tak? Jeśli pani przychodzi z makijażem do perfumerii, to najlepiej zmyć i zacząć wszystko od początku. Ale to jest młoda skóra, bardzo ładna, w dobrym stanie, więc nie potrzebujemy tutaj dużo produktów. Natomiast przygotuję sobie tonikiem, zwilżę twarz, oczyszczę też. Mimo to, że tutaj nasza piękna modelka nie miała makijażu, to jednak te nasze płatki kosmetyczne troszeczkę są zabrudzone. W każdym wieku nasza skóra potrzebuje nawilżenia. Rewelacja. Oko jest cudownie podkreślone, kości policzkowe pięknie zaznaczone, brwi delikatne, ale niesamowite. Nie wiem, co mówię. Cudownie po prostu. Tutaj u ciebie widzę właśnie ładne, grube, gęste włosy. Tylko brakuje mi tutaj troszkę rozświetlenia na tych włosach, czyli też bym zaproponował troszkę rozświetlenie tych włosów, wykorzystując ten podkład, który masz naturalny włosa, bo on jest całkiem niezły i uważam, że pasujący do twojej karnacji, ale brakuje mi tutaj rozświetlenia trochę przy twarzy przede wszystkim. Ale długość podstawowa jako długość tego włosa zachowamy, bo uważam, że też tutaj jest dobrze w tych długich włosach. Tylko brakuje dla tego włosa jakiejś lekkości, tak? Nakładam właśnie rozjaśnianie z wykorzystaniem właśnie Silaplexu, który nam tak, że tak powiem, eliminuje te wszystkie związki chemiczne, które powodują to, że mocno się włos wytrawia. Bajecznie. Zmyjemy to, co mamy na buzi i nałożymy pielęgnację, a dopiero później będziemy nakładać podkład na twarz. To nie jestem ja. A nie, jak wrażenia? Powiedz jeszcze. Ja prawie nie schodzę z krzesła. Prawie no, bo to nie jestem ja. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, robimy zmianę, nie? Taką tak, zdecydowaną. Zrobimy mega zmianę. Działamy. Jest pani otwarta też na zmiany. Tak jest, nie ręka, odrosną.
tutaj proponuję wygolić krócej troszeczkę boki, przyciąć, żeby też tą twarz jednak wysmuklić jeszcze. Góry bym dzisiaj tak naprawdę szczerze nie ścinał, żeby jednak ona była dłuższa i przyszłościowo też ją można troszeczkę zapuścić, żeby na tej górze się coś działo. Tym bardziej, że jest też broda. I tylko co bym tutaj podkreślił przedziałek i też proponowałbym tą fryzurę z przedziałkiem na bok. I do tego też wystylizuję brodę, czyli podetniemy w tym miejscu, żeby troszkę ją, że tak powiem, ukształtować fajnie, nie? Wyglądam jak z obrazka. Chyba. Chyba. Bardzo mi się podoba. Szanowni Państwo, spotykamy się po raz pierwszy w Osią, ale wszyscy wiemy, że nie spotykamy się po raz pierwszy w ogóle, bo z Info lubi imprezy. Program Ekstremalne Metamorfozy to taki pomysł, do którego bardzo długo dorastaliśmy. I udało się go zorganizować. Udało się zorganizować wspólnie z zespołem z Cross Teamu. Za co Ci, Grześku, z tego miejsca serdecznie dziękuję, bo to była niesamowita przygoda.
forget up there. We already gave in. I'm so alive, baby, I'm so alive. Budzę się przed słońcem, drżeniem rąk witam je, ukołysać siebie trudniej, niż bym miała uśpić cudzy lęk. Prawie zmieniam twarz i skórę i głos, oddałabym za pewność, że chociaż ciężko, to zwycięsko na ścieżce mej ja. Przed słońcem budzę się, witam je drżenie. Rzęsi, sny nie chronią mnie, sny nie chronią. Przed słońcem budzę się, witam je drżeniem rzęsi, sny nie chronią mnie, sny. Przed słońcem budzę się, witam je drżeniem rzęs i sny nie chronią mnie, sny nie chronią. What we do here is go back, 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 back.